Proszę Państwa, wrócimy jeszcze do wyścigów. Na chwilę dosłownie. Destruction Derby. Nie wiem, czy ktoś pamięta tą grę. Ja pamiętam, to był wielki po prostu szał. Wszyscy grali w Destruction Derby właśnie w okolicach 95 roku. Czekajcie moment, ja właśnie wyciągnę jakieś informacje na temat tej gry. Może na chwilę przysiąść nam Twitch, ale mam nadzieję, że nie będzie tak źle. Ja miałem sobie przygotowaną już stronkę z tą informacją, musiałem kliknąć jakoś źle i ją zamknąłem. Tak, gierka wydana w 95 roku, dobrze pamiętam. Przepraszam, była wydana w 96 na komputery osobiste oraz konsole PlayStation i Sega Saturn. Gra przedstawia nietypowe wyścigi samochodowe. Głównym celem jest destrukcja pojazdów przeciwnika. Pierwotnie gra nosiła nazwę Demolition Derby. Demolition, czyli taki skrótowa wersja Demolish Dem. Dobrze, proszę Państwa. Niewiele gadając, przechodzimy do Destruction Derby. Ja pamiętam, to był szał wokół tej gry właśnie w roku mniej więcej 96. Polegał na tym, że była to pierwsza, przynajmniej ja ją tak pamiętam, być może jakieś inne gry takie trójwymiarowe tego typu już były, ale była to chyba pierwsza gra, w której pamiętam, jak się podniecaliśmy z kolegami, jak niesamowicie realistycznie ta gra wygląda, że jak tu się te blachy gniotą, bo do tej pory, wiecie, samochód mógł wybuchnąć, albo powiedzmy miał jakieś kilka animacji takich, a tutaj te wgniecenia w blachach wyglądały naprawdę w tamtym czasie niesamowicie. Poza tym ta trójwymiarowość, co prawda to jest kanciaste jak to Shinden, ale no w tamtych czasach to było po prostu, to była rewelacja. Dobrze, przejedziemy sobie, albo przynajmniej spróbuję przejechać jeden wyścig i jedno derby. Na podstawie tej gry później powstała masa innych gier, gdzie głównym zadaniem jest rozwalanie przeciwników na trasie niż sam wyścig. Moją ulubioną grą tego typu był Flatout 2. Może kiedyś też pokażę. No i komentator jeszcze. To też była wtedy dosyć nowa rzecz, że właśnie, że był taki komentator sportowy. I oprócz tego jeszcze była ten system bardzo ciekawy i nowatorski jak na tamte czasy. To był system właśnie tych punktów newralgicznych na samochodzie. Widzicie tutaj po prawej stronie w dolnym prawym rogu jest właśnie sylwetka samochodu z tymi zielonymi trójkącikami. W tej chwili jeden jest żółty. Te trójkąciki oznaczają właśnie takie jakieś punkty na naszym pojeździe, w których uszkodzenie może wpłynąć bardzo negatywnie na zachowanie się pojazdu. Można samochód rozwalić po prostu. Po prostu samochód w pewnym momencie przestanie jechać, jeżeli któryś z tych elementów stanie się czarny. Oczywiście zanim on się stanie czarny, to najpierw będzie żółty, później będzie czerwony, później będzie czerwony migający i tak dalej. Jak widzicie, okrążenia, te trasy są krótkie. Także to nie jest tak jak teraz, gdzie możecie jechać, nie wiem, nawet pół godziny jedną trasę. I to nie są okrążenia, prawda? Tylko to jest jedna trasa od początku do końca. Pamiętam, bardzo lubiłem. Kurczę, zapomniałem tą grę. Jak kiedyś zrobiłem.
kiedyś zrobiłem taką prezentację. Oczywiście tłumy, jak słyszycie, cieszą się, jak kogoś stuknę. Zrobiłem prezentację z takiej gierki rajdowej. Czy to był Colin McRaely, któraś tam część, już nie pamiętam. Ale strasznie mi się ta gierka podobała. Mimo, że jeździło się trudno. Ja wtedy, to były pierwsze wyścigi, gdzie nauczyłem się, że tu nie ma sensu w tej grze trzymać gazu non-stop. Tak jak w tej, mniej więcej tutaj trzymam gaz non-stop. No już mam czerwony z przodu ten. Mogę nie dojechać do końca wyścigu. Także to w tamtych czasach ta gierka była naprawdę czymś niesamowitym i pod względem dźwięków właśnie ten komentator po prostu był po prostu czymś rewelacyjnym. Każdy miał tą grę. Jak ja pamiętam, to jak ktoś zrobił format, kiedyś tak, kiedyś nie było internetu, więc jak ktoś zrobił format, najczęściej no właśnie, mój samochód jest już na krawędzi wytrzymałości. Uderzenia w barierkę też nas uszkadzają. Nie tylko uderzenia w inne samochody. A jeszcze dwa okrążenia. Mogę się rozwalić. Jest to całkiem prawdopodobne. Mogę nie dojechać. Ale to nic. Nie chodzi tutaj, żeby jakieś mistrzostwo ugrać. Co ja chciałem jeszcze powiedzieć? Coś zacząłem mówić. A, właśnie, jak ktoś sobie zrobił format dysku, bo od czasu do czasu trzeba było Windowsa sformatować. 95 albo 98, jak już w późniejszych czasach. Więc jak się zrobiło format, no to traciło się wszystko, chyba że ktoś miał drugą partycję na dysku, co nie zawsze było takie oczywiste, żeby mieć dwie partycje. Więc jak się wszystko wyczyściło, to potem się chodziło do kolegów i się zbierało. Jej, przecież przejechałem. Zbierało się wszystkie gierki. Podstawowym pytaniem było, dobra, to co chcesz? No i się wymieniało Mortala, jak masz, Destruction Derby i wiecie, tam całą listę. Na początku to było na dyskietkach, chodziło się czasami z całymi takimi reklamówkami dyskietek, gdzie jedna gierka była spakowana w podzielonych plikach, powiedzmy na 10 dyskietkach to była jedna gra. To musiała być już jakaś super potężna gra. Ja pamiętam, kiedyś kolega Mistrzostwo Świata zrobił, bo przenosił sobie, od kolegi chciał skopiować, co to było? Heroes of Might and Magic 2 chyba. I potrzebował do tego 40 dyskietek. Nie wiem, czy mu się to udało. No później, jak już się pojawiły płyty CD i te napędy, w ogóle to była zupełna nowość w pewnym momencie. Ja pamiętam ten moment, jak się pojawiły płyty CD. No to już pamiętam, ja byłem jednym z pierwszych na osiedlu u mnie, który miał CD. Ośmiokrotna prędkość. To... Dobra, zobaczmy, co można. Weźmy Destruction Derby. No i tu można. Aha, jest tylko jedna arena, którą można jechać. Weźmy inny samochód. Te samochody są takie same, one tylko się różnią chyba wyglądem. Weźmy ten. Żółty. Hej Wayne, szybki format dyskietki, podłożyć magnes. Wiesz co, ja nigdy tego nie próbowałem, ale nie jestem pewien, czy tak sformatowaną dyskietkę można było jeszcze użyć do czegoś. A HD, to jest? Aha, zapis. Dobra, to mnie nie interesuje. No dobra, zrobimy sobie jeszcze tylko Destruction Derby. Też tryb właśnie takiej rozwałki na arenie jest dostępny również. Właśnie na tej arenie są większe emocje niż podczas wyścigu. I 360, zaliczyłem dużo punktów. Uderzenia w bok są najlepsze. W
W tej gierce, o której wspomniałem, Flatout 2, tam też są takie właśnie tryby na takich arenach. O kurczę. O kurczę. No i proszę Państwa, właśnie te wgniecenia, te pogniecione blachy były tam na tamte czasy. To było coś niesamowitego. Trzeba uważać. Czujecie ten klimat po prostu. Dobra, mam przód już mocno rozwalony. Zawsze robiłem tak, że jakby miałem przód mocno rozwalony, to później tyłem ich katowałem. Au. Czasami już jak na końcu zostawały dwa, powiedzmy dwa tylko samochody, trzeba było bardzo uważać. Właśnie, powiedzmy, miało się przód. Aha, te z tyłu mogą być czarne, te z przodu nie mogą być czarne, te kwadraciki. Zdaje się, że już nie mam koła. A nie, mam to. Nie wiem, ciekawe, zapomniałem już, nie wiem, czy w tej grze można koło stracić. No na pewno w tej chwili nie używam żadnych guzików do sterowania, samochód sam skręca. Czujecie ten klimat po prostu. Ja jeszcze pamiętam taką bardzo fajną gierkę samochodową, tylko nigdzie jej nie mogę znaleźć. Kiedyś znalazłem drugą część, ale ona już nie chodziła mi pod Windowsem. Ona była chyba spreparowana na Windowsa 95 czy coś takiego. Dobra, rozwalili mnie. To był Interstate 76 chyba, później był Interstate 82. Ale nie będę może się rozgadywał na temat tej gry. Były to bardzo fajne gry. Może kiedyś znajdę i uda mi się zrobić, właśnie nagrać trochę z tamtych gierek. I dobrze, proszę Państwa, to było Destruction Derby. Wychodzimy. Gdzie tu opcje? Nie to chciałem. Jak się z tej gry wychodzi? Alt Q, Ctrl Z, Ctrl X. Nie. O, fatal error. Dobra, muszę chyba zresetować DOS Boxa. Sorry.